Food Truck świętuje swoje 5. urodziny i w tym tygodniu wiele różnych atrakcji na naszym kanale. W związku z tym także stwierdziliśmy, że chcielibyśmy zorganizować taką pogadankę dotyczącą tego, jak tworzyć piłkarskie treści w internecie. Stwierdziliśmy, że mamy kontakty, mamy znajomości, więc zaprosimy poważnych ludzi. No i kogo zaprosiliśmy? Kuba, przedstawiaj swoją kanapę. Kłaniam się nisko, jako Polkowski Food Truck. Naszymi gośćmi są... Masz bardzo skomplikowane stanowisko, widziałem na LinkedInie tak naprawdę. Widziałem, że sprawdziłem. Ono jest, jak się nazywa? General Sales? Google. Nazwijmy, że wspiera biznes. Wspiera biznes. Dawid Prokopowicz z Google'a. Takim jest człowiekiem, który zna wszystko, jeżeli chodzi i wie wszystko, jeżeli chodzi o platformę YouTube. No i Junior Account Manager kanału biznesu. Influencer, dziennikarz, komentator, no człowiek orkiestra Mateusz Święcicki i Eleven Sports. Witam serdecznie. A na mojej kanapie jest m.in. Tomasz Włodarczyk, po prostu boss. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszy raz w takiej konfiguracji na Food Trucku, bo dotychczas byłeś tutaj w tej przestrzeni w domu, ale w piłkarskich szachach. Kompromitowałem się. Patrząc po klasyfikacji, ostatnio mi wyskoczyła, to nie poszło nam najlepiej. Food Truck się trzyma nieźle. Drugie miejsce zajmujemy razem z Polkosiem, zaraz za duetem Guziak-Dumanowski. No ale Dawid też jest człowiekiem, który tego piłkarskiego YouTube'a zna bardzo dobrze, no bo nie wiem, czy ty się zgodzisz, że jak rozmawiamy sobie o 5 latach Food Trucka, to te 5 lat to w zasadzie wewnątrz tego piłkarskiego YouTube'a w Polsce to jest rewolucja. 5 lat? Czy w zasadzie? Te 5 ostatnich lat. Ciekawa rzecz jest taka, że dzisiaj spojrzałem na wasz kanał i dzisiaj równo wypada 5 lat, tak dosłownie od założenia kanału. Ja powiem dokładnie, bo nagrywamy to 10 stycznia, czyli 10 stycznia było założenie kanału, 13 stycznia pierwsza publikacja. Patrz, teraz Cię spytam, statystyki dokładne, ile mieliście filmów, ile wyświetleń? Dokładnych nie, ale dzisiaj tak zaglądaliśmy w te wyświetlenia. 64 miliony? Bez chyba live'ów. 61 bez live'ów, a z live'ami 64. Tak, także... Kuba przygotowany nieco lepiej niż Ty. Wiesz, po prostu nie pompuje się to, nie? No słuchaj, nie, ale prawda jest taka, że jakby tak zobaczyć na historycznie, na oś czasu, to ja sobie nie przypominam o takiej skali portalu, nazwijmy to, mówiącego o piłce, czy związanego z piłką, jak Food Truck. Bo tak naprawdę zobaczcie, że wiele tych głównych, znanych dzisiaj portali piłkarskich, sportowych, nazwijmy to, to jest czas pandemia i popandemiczne, nie? Kiedy była taka transformacja, dziennikarze tutaj, wielcy dziennikarze polscy przyszli, rozsiedli się wygodnie na YouTubie. Więc faktycznie te 5 lat to jest to no, szmat czasu tak naprawdę. Dużo się zrobiło, dużo niezłych portali. Tak naprawdę ja też odnoszę wrażenie, że format z takiego dość spontanicznie robionego poszedł w stronę bardzo sprofesjonalizowanego, takiego wręcz telewizyjnego. No, ramówkowego. No, to się dzieje na meczykach. No tak, bo meczyki trochę robią content telewizyjny. Podobnie jak kanał sportowy. Ale właśnie z dala od ramówki, bo też bardziej przyglądaliśmy się na przykład temu, co robi kanał sportowy i tam tego kontentu jest bardzo dużo, bo ich jest po prostu też wielu jako założycieli, ale także współpracowników. No to już jest stricte, wydaje mi się, pełnoprawna telewizja, natomiast my jednak jesteśmy kanałem mniejszym i szukamy takich punktowych ruchów, oczywiście ze stałymi pozycjami, jak Pogadajmy o Piłce, jak Piłkarski Salon, nie wiem, International Level i tak dalej, ale zostawiamy sobie przestrzeń, powiedzmy, w tej ramówce, czyli 7 dniach w tygodniu, na reakcyjne rzeczy. One bardzo dobrze robią i też zrozumieliśmy, że nie ma sensu zapychać kanału, nie wiem, 7 programami o lidze angielskiej, francuskiej, włoskiej itd., że tego jest już tak dużo w kontekście różnych kanałów, że widz nie ma aż tak czasu, żeby słuchać po prostu stricte o ja tylko powiem rzeczach. Formalnie, że tutaj między mną a Tomkiem Włodarczykiem miał i powinien siedzieć Tomek Ciąkała, jako przedstawiciel też jednego z ważnych segmentów YouTube'owych, takiego vlogowego bym powiedział, natomiast no, ale obraził się w swoim grafiku nie znalazł akurat dla nas czasu, ma sporo swoich zajęć, więc ten głos w dyskusji na pewno by się przydał, natomiast ja chciałem jeszcze, zanim Ci to oddam głos, zapytać Dawida, bo my żyjemy trochę pewnie w bańkach jakichś. Wiemy, jacy są mocni gracze z naszego punktu widzenia, ale może my o kimś nie pamiętamy. Może ktoś z piłkarskiego YouTube'a też jest postacią na tyle ważną, że na przykład w takim panelu powinien wziąć udział, a my nie mamy o nim pojęcia. Znaczy, jakbyś mnie zapytał 2 lata temu, to bym powiedział, i tu anegdota ze Świętym mi się przypomniała. On nawet nie wie, że ma SMS-y ode mnie pewnie w telefonie. To nie tylko tobie. Nie 2 lata temu bym powiedział, że koniecznie bierz Świętego za To Angry Man, gdyż... To już kanał ma 10 lat, patrzyłem. 2014 rok. Matko. No. Widzisz, to jest od razu 10-lecie. Ja jak zobaczyłem wtedy po raz pierwszy te materiały, to ja byłem zakochany. Ja mówię, co za potencjał. No i potem się dobijałem. No i nic z tego nie wyszło. Natomiast co chcę powiedzieć? Teraz będzie odwracał kota. Wrócimy do Angry Man, bo myślę, że to jest bardzo ważny wątek. Ale chciałem powiedzieć, że reaktywność dzisiaj jest moim zdaniem kluczowa. W okresie pandemicznym i postpandemicznym te media, które mają możliwość reakcji natychmiast, ponieważ mają studio, ponieważ mogą w ciągu 60 minut zaprosić gości i od A do Z zrobić program, na przykład o zwolnieniu Fernando Santosza, moim zdaniem deklasują konkurencję. Dlatego, w tym segmencie. Dlaczego? Powiedzmy, że kibic, który interesuje się piłką, kiedy wybucha informacja o zmianie selekcjonera, chce szybko coś obejrzeć. I ten, kto pierwszy, jest lepszy. I on też nie ma czasu, żeby później oglądać kolejne vlogi, kolejne materiały, kolejne produkcje innych, którzy są spóźnieni. I moim zdaniem to jest dzisiaj największa przeszkoda. To przykład samego właśnie Fernando Santosza, zwalniania i poszukiwania następcy. To jest dla nas genialny przykład, no bo to był nasz rekord na live'ie. Decyzja, szybko jedziemy do studia. Właśnie mniej więcej 60, powiedzmy 90 minut. Siadamy, Mateusz zresztą był wtedy też w tym studiu, reagujemy. Staramy się zebrać te informacje, ktoś jedzie pod PZPN, żeby nadać, powiedzmy, nic się nie dowie, ale wiesz, nadajesz takiej otoczki, że jesteś na miejscu, że nasłuchujesz i tak dalej. 27 czy 24 tysiące na live wtedy mieliśmy ludzi, dla nas to był spektakularny wtedy wynik. Wiadomo, że nie wiem, kanał sportowy chyba 100 tysięcy nawet miał na live, to jest już naprawdę potężna, chyba po Mołdawii, czyli po klęskach, po takich gorących tematach ludzie chcą właśnie się szybko dowiadywać, więc tutaj dla nas to był wynik rewelacyjny i chyba ciągnęliśmy tego live'a przez 3 godziny i to cały czas właściwie rosło, później się właśnie na tych 24 tysiącach gdzieś zatrzymało, ale ludzie sobie pewnie to włączyli i chcieli słuchać trochę jak, nie wiem, teraz pewnie tych obrad w Sejmie, tego co się dzieje dookoła. Dokładnie ten mechanizm. Zostawiają sobie włączoną relację, niespecjalnie nas oglądają, ale nasłuchują, czy zwolnią, czy to już, co się dzieje. Ale wiesz, jesteś takim trochę ich oknem na świat, który ich interesuje. Wiesz, że ktoś, kto robi kanał na tematy piłkarskie, nagrywając na przykład swojego vloga 24 godziny później, już mnóstwo traci. To już jest za późno. To już jest za późno. Ale też sytuacja na YouTubie mocno się zmieniła, bo jak zaczynaliśmy 5 lat temu, to tak naprawdę był Roman Kołtoń z Prawdą Futbolu, był Michał Pol ze swoim kanałem na YouTubie, bo łączy nas piłka, ale to jest zupełnie inny content i kiedy my wrzucaliśmy nasze odcinki przez pierwsze 2 lata, nawet bym powiedział, to tam lekko one robiły około 200 tysięcy, czasami 300 tysięcy, 400, ale 100 tysięcy to było takie minimum. A teraz przy tym nagromadzeniu kontentu na piłkarskim YouTubie, no 100 tysięcy jest już dużym wyzwaniem. Tak się pogodzić trochę. Ale tak, chyba w meczykach też tak macie, że oczywiście. Jak 100 tysięcy to już jest taka... A zwłaszcza jak jest jakiś temat, który podejmują wszyscy, to już jest naprawdę ciężko. Albo, no nie wiem, też mówię, decyzyjność. Robimy tu i teraz, inni być może podejmą inną decyzję, nawet to co mówiliśmy, 3 godziny później, to już jest. Ale wiesz co, ja bym jeszcze dodał coś takiego, bo pojawił się kanał sportowy, oczywiście też pewnie przedstawiciele kanału sportowego by się tutaj przydali, no ale to jest taki projekt, który jest w trakcie takiej dość dużej transformacji, więc jak się przetransformuje, to też będziemy wiedzieć, kim chcą być teraz, bo to wydaje mi się, że jest dość istotne, ale są różne drogi do tego, żeby te wyświetlenia robić. RTM jest jedną z nich, czyli ta real-time'owość, ale na przykład drugą z nich jest budowanie swojej społeczności, bo ktoś ufa twojej opinii. Myślę, że tutaj przykładem jest Tomek Ćwiąkała, prawda? Tak, że jak on zagra... to, co powiedział Mateusz, że 24 godziny to już jest za późno, ale chyba, że dokładnie. masz bardzo mocną społeczność, ludzi, którą zbudowałeś, zaufanie do twojej opinii, do twojej osoby, prawda? Że konkretnie ciebie będą chcieli posłuchać. Druga rzecz jest taka, że powiedzmy bazujesz na jakimś jednym formacie, który jest uniwersalny i nie real-time'owy i tu wydaje mi się food truck jest najlepszym tego przykładem. To jest po prostu nic innego jak format, który jest trochę rozmową, trochę podcastem pewnie, trochę wywiadem, jakby można sobie to nazwać jak się chce. Ale zobaczcie, że to się dzieje. Jak użytkownik widzi YouTube'a dzisiaj aktualnie wchodzi na YouTube'a i tam będzie miał treść YouTube'ową, sportową, piłkarską zapewnioną. Na pewno coś nowego się znajdzie. Teraz to, co Mateusz powiedział, to jest bardzo dobry punkt. Ta responsywność, nazwijmy to real time, czas rzeczywisty. Jeśli jakiemuś podmiotowi, kanałowi uda się przynajmniej kilkukrotnie być bardzo szybko zareagować jakiś news, to on zostaje zapamiętany jako ten, że coś się dzieje, wchodzę w pierwszej kolejności. Podobnie działa, nie wiem, rzecz na Twitterze. Fabrizio Romano, jak chcesz transfer, to wie, że tam zawsze znajdziesz pierwsze ręki. Albo Tomasz Włodarczyk. Albo potężny, dokładnie. Potężny Włodarczyk. Nie, ale to jest fakt, bo ludzie często zarzucają Fabrizio Romano, że to nie jest jego news, a on go trochę kanibalizuje, znaczy inaczej przechwytuje dla siebie i przykrywa tego faktycznego autora, bo wyrobił sobie właśnie taką markę. Ale ostatecznie jakie to ma znaczenie dla tego, kto do niego sięga? To on na tym korzysta. To i ma dla widza nie ma to znaczenia. Ale też tutaj mówicie o tej wieloformatowości i ja się zgodzę, że mieć swój format taki stały, jak Wy na przykład macie, to jest dobra rzecz. Natomiast dzisiaj trzeba dywersyfikować formaty. Mhm. Bez tego tak naprawdę się nie obejdzie na dłuższą skalę, w dłuższej perspektywie. Ja jeszcze odniosę się do 1/3 rzeczy, bo zobaczcie, bo my tak sobie gadamy o twórcach, ale tak naprawdę nie mówimy o broadcasterach, tak naprawdę stacjach telewizyjnych, które bardzo się rozpychają na YouTubie. Bardzo się mocno rozpychają na YouTubie i nawet, co więcej, transmitują też na YouTubie. I teraz, żeby jakiś przykład dać ze świata spoza Polski, bo my jesteśmy na tym naszym specyficznym, charakterystycznym, ale wciąż tylko polskim podwórku. Jest taki podmiot, być może fani brazylijskiej tutaj piłki obecni, KZTV na YouTubie. 10 milionów subskrybentów tak naprawdę wystrzeliło im w rok. Zrobili bazę od World Cupu, kiedy nabyli prawa do meczu, zdaje się, z Chorwacją, Brazylii i poszli tym tropem. I teraz oni mają na żywo mecz na YouTubie Mistrzostw Świata? Tak. Wykorzystali tą wielką fragmentaryzację tak naprawdę mediów, lukę w brazylijskim światku. I teraz tak, mają prawa do Olimpiady pełnej, mają prawa do Euro 2024 pełne, transmitują Bundesligę pełną. Z geoblokadą oczywiście. Oczywiście z geoblokadą, co więcej, w modelu też subskrypcyjnym, który jest dość mocny. W Polsce to już jeszcze inny level trochę. Tak, to już inny level, ale monetyzacyjnie Mistrzostwo Świata. I oni też wyznaczają pewnego rodzaju trend. Inny przykład, nie wiem, macie ESPN, który co postawił? Też ogromna przecież baza, fantastyczny gracz i nagle stawia tylko na shortsy. Osobny kanał, tylko shortsowy. Okay. Osobny. CBS Golazo też jest. Golazo, przykład. Fenomenalny przykład. Więc widać, że różne podejścia na YouTubie, tak globalnie patrząc, się sprawdzają. Nie ma chyba jednego spójnego modelu. Natomiast plusem YouTube'a, nie chcę brzmieć jako sprzedawca YouTube'a i zachwalający, ale że to faktycznie jest taki największy wirtualny stadion, nie? Tak, wiesz co, bo słuchaj, jest tak naprawdę bardzo dużo dyskusji. My też przez lata stoczyliśmy dyskusję, pracując w Polskim Związku Piłki Nożnej, na temat przeniesienia kontentu na inny portal, albo najlepiej na własny portal, albo na własny player. Ile stoczyliśmy batalii z byłym sekretarzem PZPN-u Maciejem Sawickim, kiedy byliśmy strasznie uparci, jeśli chodzi o to, że chcemy publikować na YouTubie. Nawet przywołując niektóre zapisy, powiedziałbym, związane ze statutem PZPN-u, tak? Czyli mówimy o promowaniu piłki. To musimy być na portalu, który jest najbardziej zasięgowy, a nie zamykać się w jakiejś bańce. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale jeśli chodzi o transmisję meczu, to Kanał Plus też już eksperymentował z tym, bo robił mecz Legia Widzew chyba, tak? Było, generalnie mieli takie podejście... Legia UKS na otwarcie? Chyba pierwsza kolejka mi się wydaje. Pierwsza kolejka i z tego, co pamiętam, też ostatnia kolejka i chyba w takim schemacie to funkcjonuje, że te mecze są faktycznie transmitowane. Zobaczcie, PZPN łączy nas Piłka TV, transmituje te wybrane, które mogą mecze Pucharu Polski. Tak. Mecze reprezentacji młodzieżowych to już było. Tak, jeszcze i generalnie w ogóle livestream to też jest, myślę, na YouTubie taki meczowy też jest przyszłość i tutaj taka rekomendacja dla siedzących. Szukajcie sportów, które my dzisiaj uznajemy za niszowe i tam, jeśli jest możliwość nabywania praw, to warto się osadzić na tym, bo macie przykład, nie wiem, dartów, nie? Co się ostatnio wydarzyło, a gdzie były 2 lata temu, nawet w samej Polsce. Czy sporty rakietowe dzisiaj, które są padel, ale już nie tylko padel tak naprawdę, bo widać, że te sporty rakietowe w ogóle jako kategoria są na ogromnym buście. I warto o tym myśleć, bo one będą rozwijane, bo próg wejścia w niektóre dyscypliny sportowe dzisiaj jest bardzo niski, w związku z tym... A w piłce jest bardzo wysoki. w piłkę jest bardzo wysoka. Ale też, Dawid, to chciałem Ciebie zapytać, korzystając z tej okazji i tego tematu, czy są jakieś mity na temat algorytmów na YouTubie? Bo często się spotykamy ze zdaniami, że na przykład nie ma sensu wrzucać innego kontentu niż nasze stałe odcinki, bo to Ci rozwali algorytmy, że transmisje live mogą Ci zepsuć te algorytmy. Czy tutaj spotykasz się często z takimi nieprawdziwymi tezami? Znaczy, muszę tutaj mitologizować pewne rzeczy. To nie jest tak, że jako pracownik już 10-letnio prawie ja posiadam wiedzę na temat algorytmów, taki wiesz, wyciągnę zaraz notes i odpowiem Ci na pytanie, nie? Więc Kuba, działa to w ten sposób. Jedna rzecz jest taka wspólna. Kluczem wszystkiego jest użytkownik i jego aktywność. Znaczy wszystkie czynności, które użytkownik wykonuje, no mówię brutalnie użytkownik, ale powinienem powiedzieć widz, fan, które on wykonuje, typu zaangażowanie nawet w kartę społeczności, lajki, to wszystko ma znaczenie. I teraz to... Kiedy my ostatni raz prosiliśmy na przykład o łapkę w górę, ja nie pamiętam. Wiesz o tym, ostatnio o tym rozmawialiśmy, że na początku przez pierwszy rok czy dwa działalności regularnie prosiliśmy o łapki w górę, przestaliśmy to robić. Ale do czego zmierzam, że to jest takie mięso, którym się karmi algorytm. Okay. I on będzie te sygnały wykorzystywał, te sygnały użytkowników. Teraz jeśli Wy wprowadzicie jakiś nowy format, to jest jakaś taki przedziwny mit, że nagle on zburzy, nie wiem, algorytm postawy, nie, to już jest, zmieniamy, cofamy ziomków i koniec z tym kanałem. Zupełnie tak nie jest. No macie przykład wspomnianego Tomka Ćwiąkałę, który ze swojej takiej publicystyki poszedł też w formę wywiadów, ciekawych, całkiem intensywnie te wywiady prowadzi. No, też nie wygląda na to, żeby zepsuło mu to algorytm. Więc to nie działa w ten sposób. Ja bym się mimo wszystko zawsze skupiał na widzu. To czyli, on decyduje, czyli on dostaje karty. Dobrze rozumiem, że jeśli chcesz odpalić nowy format, to dobrze jest wtedy nawet poprosić swoich widzów o większe zaangażowanie niż zazwyczaj, tak? To jest klucz o to, żeby poprosić, żeby zapytać, czy oni chcą ten format. No, bo każda interakcja karmi. Każda jedna interakcja to jest absolutna podstawa. Tego. Algorytm musi mieć na czym pracować, dobrze, a pracować nam profesjonalista wyjaśnił, bo potem jak są pretensje w komentarzach, bo stali widzowie są czasem zmęczeni tym, że prosisz o łapki w górę. Wiesz o co chodzi? Żebraniem o lajki. O Jezu, a teraz jest taka ładna opcja, jak poprosicie o subskrypcję. Nie wiem, czy widzieliście, jak coś zasubskrybujecie, co się dzieje. Co się dzieje? I Wy robicie YouTube'a. Nie dawaliśmy nikomu subskrypcji. Nie, chodzi o to, że jest taki element, który publikujemy. Element wizualny pojawia się, subskrybujesz, tak ten baton wybucha. Tak, są takie strzały. Takie. Więc to też można zachęcać. Może czasami trzeba, bo wydaje mi się, że Tomek też Ćwiąkała to dobrze robił, wytłumaczyć im po co, a nie tak, dajcie lajka, dajcie suba. Tak. Oni za bardzo wiedzą pewnie o co chodzi. On wytłumaczył, że potrzebuje to dlatego, żeby ten format właśnie urósł i wtedy widzowie, ja mu pomagam. Tak wiedzą, samo jest z powiadomieniem na przykład, wiesz, każdy z tych przycisków ma swoją konkretną rolę do spełnienia i też karmi ten magiczny algorytm. Jak wsyłasz powiadomienia, to wiesz, że on Cię zakomunikuje, że oto jest nowy materiał, nie? Jeśli Ty wrócisz po tym powiadomieniu, no to jest sygnał, ten użytkownik wrócił, więc jest informacja dla nazwijmy to YouTube'a, dla kanału, że użytkownik jest użytkownikiem powracającym, czyli wartościowym. Ale też chyba dobrze karmili algorytm watch time, bo ja słyszałem o takim przypadku, że zaczynają niektórzy wrzucać filmiki w większej prędkości, razy 4 na przykład, i proszą widzów, żeby zwalniali, żeby ten watch time wtedy lepiej wyglądał dla algorytmów. Nie wiem, czy z taką sytuacją się spotkałeś. Do tego się nie odniosę, bo... Ja chyba gdzieś też to zupełnym przypadkiem chyba wpadłem, to nie jest jakby mój klimat, natomiast chyba przy tej Pandora Gate to siłą rzeczy byłeś ciekawszy i niektóre, chyba nie wiem, właśnie tam Watacha czy Boże, ten drugi Konopski, nie wiem, czy oni na przyspieszeniu nie mówili. No, to bardzo możliwe. Może tak być, faktycznie watch time to jest to, na czym wszystkim tak naprawdę twórcom powinno zależeć, no bo to jest to, ile czasu spędzi z Tobą użytkownik i idea za tym stojąca jest taka, ciekawy materiał sam się obroni. Dokładnie. No i to jest podstawa. Oczywiście jest watch time, ale też, nie wiem, to ja dzisiaj będę sprzedawał jakieś takie nowe update'y produktowe. Dzisiaj nie musisz tam wybierać tej opcji... To nie jest lokowanie produktu jakby coś. Przyspieszenia czasu. Wystarczy, że klikniesz palcem na ekran i automatycznie masz 2x na forwardzie. Więc tak. Ale a propos rozmów o algorytmach, to też zdradzimy, bo pytaliśmy Ciebie a propos naszej największej na razie produkcji, czyli wywiadu z Robertem Lewandowskim. ma 1,5 miliona wyświetleń, ale nie trafił na kartę na czasie. I tak się zastanawialiśmy, okej, no wszystko jest wszyscy jak należy. O tym mówili, to wszystko było na czasie. Cytat, no ale to wiesz, jak w tym cytacie chyba, nie wiem, chłopaki nie płaczą, ale to ludzie, o tym decydują. Tak, ale jak ludzie? Ale jak? No, czyli za mało było interakcji takich typowo YouTube'owych? Nie, ale wiesz, no tam ale wszystko się zgadzało. Słuchaj, ja tego wam nie wyeksplikuję, nie wyeksponuję tego tematu, bo nie mam wiedzy, jak działa to powiązanie karty czasu z wyświetleniami czy z watch time'em. To jest ciekawe, bo był moment, w którym na przykład, no to tak jak Polkoś powiedział, pierwsze 2 lata działalności Food Trucka, każdy odcinek wyżej lub niżej, ale na te karty chyba z mocą na czasie w futbolu tak jest. Prawie zawsze jest na karcie na czasie. Widocznie to jest jakoś już tak mocno sprzężone, nie wiem. A być może system wiedział, że szykuje się gorszy czas Roberta Lewandowskiego i postanowił. Albo to była jakaś anomalia dla niego, że mamy ten jeden materiał, który bardzo szybko... Tak, mogło też i tak być. Czyli, że na przykład nie robił zasięgów tak stricte organicznie, ale robił je w przypadku embedowania na stronę czy na inne portale. Tak, albo wiesz, w ogóle, że to też może mieć znaczenie. Wszystkie materiały mamy powiedzmy na kilkadziesiąt tysięcy, nie wiem, do 100 tysięcy powiedzmy, nagle jeden jest jakimś kompletnym... No w ogóle jak tutaj jesteśmy przy tym materiale, to trzeba powiedzieć, że tu Mateusz jest największym milionerem, jeśli chodzi o YouTube'a. No bo milioner na YouTubie to osoba, która zrobi materiał, który wygeneruje 1 milion wyświetleń, bo pamiętam, że kiedyś mieliśmy taką ożywioną dyskusję chyba gdzieś w Barcelonie czy w Madrycie wtedy siedzieliśmy. W Madrycie siedzieliśmy i Święty mówił, zrobisz bańkę na YouTubie, to porozmawiamy, bo to było po Paulo Dybali. Dzisiaj by wykręcił maksymalnie 100 koła. Widzisz? Bo to był 2015 rok, kiedy w ogóle nie było tego kontentu. Tak. Kiedy nie było też kanałów telewizji, które mają wielkie budżety i robią różne historie, czasami wrzucają cały taki dokument po prostu dla swoich widzów, więc... Panowie, było to 9 lat temu. Nie mam dzisiaj złudzeń, że tak by się nie stało, ale kluczowym elementem było wrzucenie napisów po arabsku. To wygenerowało taki skok wtedy olbrzymi jakościowy. Te napisy zrobił fan Juventusu mieszkający w Arabii Saudyjskiej, ponieważ go pytali jacyś tam na Twitterze, że ja go obserwuję i że oni tego nie rozumieją, chcieliby napisy. I on zrobił to po prostu... non-profit, ja to wrzuciłem. Jak my robiliśmy kanał przeglądu, bo to był też moim zdaniem ciekawy projekt, niestety zaorany jakby korporacyjnie. To był przedsionek kanału sportowego. To był najlepszy kanał YouTube'owy o piłce. Robiliśmy reportaże i na przykład tam był, moim zdaniem dziś też by się dobrze obejrzał, Robert Lewandowski w Prime, swoim absolutnym oprowadza nas po ośrodku Bayernu Monachium i naprawdę pokazuje nam kulisy. Chyba to był jedyny wtedy nawet rzecznik prasowy mówił, że nigdy jeszcze czegoś takiego nie było, ale że jest to Robert Lewandowski, to się zgodzili. Tam było błędem z perspektywy czasu niedodanie żadnych napisów nie dodaliśmy, ani po niemiecku, ale to jest też po angielsku. Dobrą rzecz zwróciliście uwagę. To 400 tysięcy chyba zrobiło, a zrobiłoby pewnie ponad bańkę. Spokojnie. Mi się wydaje, że spokojnie, bo często mówi się o suficie na YouTubie, nie? W polskim suficie, zwłaszcza w temacie piłki nożnej, na ile wy możecie liczyć. Mamy przykład kanału sportowego, który gdzieś doszedł do naprawdę takiego wielkich liczb. I teraz, jeśli patrzymy tylko i wyłącznie na perspektywę Polski, to faktycznie ten sufit gdzieś jest zawieszony. No, trudno oczekiwać, żeby nagle kanał stricte sportowy w kraju, który kocha Polskę, ale czy szczycić ma się szczególnie czym piłkarsko, nie wiem, nie mnie oceniać. Pewnie w 2016 było pod tym względem lepiej. No, moim zdaniem zdecydowanie. I dzisiaj łapanie, nie wiem, subskrypcji, watch time'u to nie jest łatwe zadanie, dlatego trzeba szukać opcji, jak na przykład dodanie napisów. Pamiętacie Tomka Ćwiąkałę, który zrobił chyba a propos Santosa... Czy Paulo Sousy chyba. Sousy po portugalsku. Też mu wyminowało wyniki. Dodanie, taki aspekt... Tylko, że on zrobił w języku portugalskim, a nie dodawał napisów w języku portugalskim. Ale umiejętności mówienia w obcych językach wam nie brakuje, więc... Ale to też jest częsty zabieg, który ty, Mateusz, stosujesz, bo widziałem, że dajesz też tytuły w obcym języku, czy przy Duszanie Wlachowiciu, czy przy jeszcze innych kilku odcinkach. Tak, ale powiem ci, że to jakiegoś wielkiego skoku nie robiło. To znaczy, masz świadomość, że to nie jest jakaś postać, która wibruje. Bo ja myślę, że dzisiaj jak mówimy o chęci przekroczenia 100 tysięcy, to albo musi być to coś szokującego, co się odbija. Tu i teraz też często? Często tu i teraz. Albo coś, co jest o postaci niezwykłej. Takiej, która ma wielomilionowe zasięgi. Więc tu jest ta, moim zdaniem, różnica. Ja, jeśli chodzi o te napisy, jestem sceptyczny ogólnie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że przez lata sobie analizowaliśmy, jak to wygląda, jeśli chodzi o, powiedzmy, demografię widzów poszczególnych materiałów, w których na przykład robiliśmy napisy, bo robiliśmy to i przy okazji kontentu Włączy Nas Piłka i później na Food Trucku i przy Prosto w Szczenę, które było na początku robione dla Onetu. I nigdy ten skok wyświetleniowy dotyczący tego kraju, dla którego zrobiliśmy napisy, nie był jakimś game changerem dla mnie. Ale i jaka, czy gra jest warta świeczki? Zawsze jest to pytanie, bo musisz jeżeli na napisy. Małym twórcą, tak. To, bo musisz na napisy jednak poświęcić albo czas, albo wydać pieniądze, a póniej jeszcze poświęcić czas, żeby je wsadzić. Ale inteligencja nas wszystkich wyręczy, bo będziesz, może, wiesz, tak, do mówił w języku. Nawet nie tyle mówił, ale też będziesz miał transkrypcje robione tak naprawdę automatycznie na okej, to rzeczywiście zmienia postać. Tylko inna sprawa jest taka, no, jak robimy rzeczy skokowo, czy jednorazowo, ad hocowo i potem oczekujemy nieprawdopodobnych wyników, to może się udać, jeśli jest jakiś faktycznie taki szokująca wiadomość, nie? I że podchwyci dany, nie wiem, rynek brazylijski, zakochany w piłce, tam podchwycić, zrobiłam wyniki. No ale co z tego, jeśli nie pójdziemy za ciosem? Że generalnie, żeby budować... YouTube polega na budowaniu społeczności, angażowaniu, fandomu, community. No to tym bardziej, jakby nie masz już przestrzeni i czasu na budowanie społeczności za granicą, jeśli chcesz się skoncentrować na budowaniu społeczności w Polsce. Niestety nie mamy też takich nazwisk, żeby to eksportować. Rezonowało za granicą. Ale zobaczcie też trochę tak, nie chcę mówić, że analitycznie podejdę do tego, ale przynajmniej insightowo. Ostatnio patrzyłem sobie, tak trochę off topic, ostatnio patrzyłem sobie na popularność rozumianą jako wyszukiwanie piłkarzy, którzy poszli do Arabii Saudyjskiej. Ciekawe. Od momentu informacji oficjalnej o przejściu do Arabii Saudyjskiej, jak trendy wyszukiwań globalnie się rozkładały. Teraz, kiedy ostatnio słyszeliście coś o Sadio Mané, o Firminie? Tak. Wcześniej, wiesz, Firmino teraz był na meczu Liverpoolu i to była i sobie przypomniałem, że on gra w Arabii. Faktycznie, to był szum jednego lata. Ale poczekajcie dalej, bo to ja też tak właśnie byłem przekonany, że mówię, kurczę, no nie tyle piłkarsko, to już w ogóle na popularności polecieli, nie? Teraz co się okazuje? Że są piłkarze, którzy od momentu przejścia do tej pory mają większe to zainteresowanie rozumiane jako wyszukiwanie w Google niż przed transferem. Ale nie w tej części świata. Pewnie. Ale nie w tej części świata. I to jest właśnie klucz, że tutaj całe kraje arabskie, Afryka, tak? Indie, które wybijają się nieprawdopodobnie, jeśli idzie o zainteresowanie piłką nożną. Więc patrzenie z tej perspektywy i szukanie takich, wiecie, globalnie pomysłów na monetyzację też nie jest głupim rozwiązaniem. Jak to mówił Mao Tse-tung, Europa to ten niezwykle nieważny przylądek. I coś w tym jest, bo jak spojrzymy na przede wszystkim poruszenie, jakie wywołują nacje. Ja myślę, że pod tym kątem, jak ktoś byłby takim początkującym youtuberem, to powinien w to uderzyć, czyli szukać tematów, które mogą podchwycić Turcy, Argentyńczycy, Brazylijczycy, Hindusi. Shortsy są do tego dobre, bo możesz opowiedzieć też szybko jakąś historię, pewnie ciekawą dla innej części świata. I masz jeszcze jedną rzecz. Zrobić z kimś wywiad, nie wiem, który będzie ciekawy w Indiach. No, z Kamilem Gabagą o Galatasaray'a na przykład. Pierwsza rzecz, najistotniejsza, czas. Shortsy umożliwiają Ci tworzenie czegoś regularnie, nawet codziennie. No, taka prawda. Jesteś chyba tu naprawdę jednym z... Znaczy ty jesteś dzisiaj też TikTokerem. Ale dlaczego? To jest bardzo ważne, bo nie wiem, czy wiesz, ale ja sam spotykam wiele osób, które na przykład mówią mi o Tobie jako TikTokerze. W ogóle Ciebie nie znają z Twojej działalności w telewizji, w ogóle nie znają Ciebie z Twojej działalności na YouTubie, w wizytowaniu TikTok, Shortsy i tak dalej. Na 10 osób w ciągu roku, które podchodzą, 9 mówi o TikToku. Niesamowite. I powiem Ci dlaczego. Jak Dawid niezadowolony. No właśnie, nie mówię o YouTube. Słuchaj, znam Cię z shortsów na YouTube. Ale chodzi o mechanizm, to pewnie to jest to samo. Tak, ale jak sprawdzaliśmy... Ale zasięgi inne. Pamiętasz, sprawdzaliśmy ostatnio, ile średnio osoba przebywa na TikToku w Polsce. Pamiętasz, wirtualne media to publikowały, że tam jest, nie wiem, 19 czy ileś tam minut. I jak wiesz, bo ja straciłem złudzenia, że nie jesteś w stanie robić regularnie kontentu na YouTube'a, bo nie masz możliwości fizycznych. To jest niemożliwe. Ale możesz robić shortsy takie same. Tak, ale shortsy ograniczają Cię do minuty 30 sekund. A TikTok Cię nie ogranicza. A na przykład czasami, ja sam wiem, bo montuję materiał na TikToka, który ma 2,5 minuty i co bym nie zrobił, nie opowiem go w minutę 30. Po prostu nie ma na to szans, ponieważ tracisz możliwość nawet czasami nie pogłębienia wątku, ale opowiedzenia całej historii i później widzę minutę 30 mówię, kurde. Sposób, gdzie ty masz jeszcze kwiecisty sposób mówienia no i tak dalej. Się to, ale mimo wszystko zapisuję to. Co jest na uniwersalność, że niektórzy robią takie treści, że zobaczcie, mogą jednocześnie lądować od razu na kilku platformach. Na shortsach, na TikToku i na Reelsach. No to my tak robimy. I to jest oszczędność jakby czasu też, że produkujesz od razu dla zupełnie... To trochę tak jest The Best of Food Trucka, w sensie z fragmentami odcinków, że one lądują na tych trzech platformach, ale wiesz nad czym się zastanawialiśmy? Ja ci powiem, czy na przykład te platformy, bo mamy świetne właśnie wyniki na Reelsach na Instagramie na przykład, albo bardzo dobre na TikToku, gorsze na shortsach na YouTubie, ale zastanawialiśmy się, czy to na przykład nie wpływa źle na wyświetlenia głównego odcinka na YouTubie. Czy przez to główny odcinek się nie ogląda gorzej? Przez to, że umieścisz jakieś odnośne treści na shortsach? Bo to są z tego odcinka treści. Tak, no ktoś już ma poczucie, dobra, no to już to widziałem, no tak mi wyskoczyło. Oglądałem wasz odcinek na Instagramie tak, na przykład. Dokładnie, oglądałem wasz odcinek na Instagramie, nie? Słuchaj, no ja ci nie odpowiem tak w sposób taki, nie wiem, ani akademicki, ani wyjmując jakieś nieprawdopodobne tajemnicze rzeczy, bo nie wiem, ale przypuszczam, że to jest specyfika treści, które masz i być może jeśli faktycznie streszczasz wszystko w shortsie... Nawet zabieg psychologiczny, jak już zobaczył tę twarz, no to ale zmierzam do czegoś innego. No, badania dowodzą i są na to konkretne liczby, że na przykład shortsy bardzo tam... jeśli się pomylę o kilka procent, wybaczcie, ale z tego co pamiętam to było 62% ankietowanych wskazało, że shortsy odsyłają ich, nie blokują, odsyłają ich do dłuższego materiału danego twórcy, nie? 62%. Tak. Ja ci opowiem jedną ciekawą rzecz a propos food trucka. Wywiad z Grabarą, on jest publikowany powiedzmy o godzinie 15. I Grabara mówi tam rzecz, która odbiła się szerokim echem. Telefon do Szwargi. Tak. Chodziło rozmowę ze Szwargą. O telefon do Szwargi? Nie, wiesz co, chodziło o powołanie do reprezentacji. Dlaczego nie chce być trzecim bramkarzem? Tak. I ironizował tam. Tak, i powiedzmy, że ta wypowiedź trwała 30 sekund. Ja tę wypowiedź wiesz gdzie zobaczyłem? Na Twitterze. Nie, tak? Nie. Wyskoczyło mi to na shortsach, na jakimś randomowym kanale, który to ukradł. Tak. I wchodzę na shortsy food trucka. Nie ma tego. Wchodzę na Instagram, food trucka nie ma i wchodzę na TikTok. Pamiętaj, pisałem ci. Tak, pamiętam, rozmawialiśmy. Mówię, Wiśnia, to u was powinno być równolegle z publikacją, bo przez to straciliście coś. Wiesz co? Były dwie rzeczy, które się najgłośniej odbiły. Powołanie i na pewno ten telefon, rozmowy ze Szwargą. Ile razy ja widziałem takie historie, że ja pierwszy raz zobaczyłem coś, bo mi to wyskoczyło, na kanale, który nie ma nic wspólnego. To jest... Wiesz co, to jest pytanie też takie odwieczne i taki, powiedziałbym, dylemat, bo na przykład, kiedy była rozmowa o takim youtuberze, pan z Dzichu.pl się chyba nazywał, tak? Który wykorzystywał content ekstraklasowy do tego, żeby robić różne kompilacje. Te kompilacje były niekiedy naprawdę znakomite i sam przyznaję, oglądałem to bardzo chętnie. No i zablokowała go Ekstraklasa, no bo wykorzystuje content Ekstraklasy i o co w ogóle chodzi i dlaczego. No i wtedy się pojawił case NBA, które absolutnie dawało w tamtych czasach, nie wiem jak teraz, dawało zielone światło dla zwykłych twórców do wykorzystywania kontentu w ramach promowania naszego... W jakichś też pewnie ograniczeniach czasu, pewnie tak, ale bawcie się, nie? Prawo do cytatu tak zwane. Wiesz, ale pan Dzichu.pl robił to z pewnym dystansem czasowym. On nie był takim gościem reagującym na bieżąco. I chodzi mi o to, że dzisiaj pewnie wrzucanie jakiegoś dużego materiału musi się wiązać z tym, żeby natychmiast, jak najszybciej, te najważniejsze... Tak, ale wiesz co, i to są dylematy twórców, no bo my to robiliśmy na mega szybko, publikowaliśmy to na YouTubie na mega szybko i mieliśmy albo będziemy czekać, zanim wytniemy rolki, zanim zrobimy to z publikacją, albo to puszczamy od razu i dzięki temu na przykład mamy lepsze wyświetlenia na YouTubie, bo już real-time'owo działamy. Więc czasem jest coś za coś, jakby nie zawsze przepustowość jest odpowiednia, bo w tym samym czasie Maciek Nakielski, którego też serdecznie pozdrawiamy, który przygotowuje mnóstwo tych rolek i naprawdę na tych mediach społecznościowych jest asem, no to w tym czasie na przykład miał, nie wiem, audiofilę Maji Strzelczyk do zrobienia albo do wycięcia coś tam innego, nie? Czasem niestety. No czasami się nie da. A też ciekawa jest rzecz, ostatnio słuchałem podcastu z AJ The Polish American. To jest ten gość, który dużo wyciska, nie wiem czy go kojarzycie, jest taki youtuber. Jak dużo wyciska to powinienem kojarzyć, ale... Generalnie robił różne challenge, na przykład jeździł ze sztangą po miastach i tam po prostu robił jakieś rekordy na klatę, albo bierze sobie pod lupę jakąś grupę zawodową. Dobry format włożył dla ciebie też. Tak, dokładnie. jest też cały kanał tego warszawskiego Koksa, więc to jest super popularne, ale to jakby inna historia. On de facto wypłynął na szersze wody dopiero kiedy przerzucił się na shortsy. Znalazł sposób dotarcia jakby do tej szerokiej grupy widzów przez shortsy. Jego każdy shorts ma powyżej 1 miliona. To już po prostu jest jakby reguła. I on robi w nich właśnie krótką treść. No, on ma ojcze, tak się do niego zwracają. Ojcze, zbuduj mi siłkę za 700 zł. I on wymienia, co możesz kupić w, nie wiem, właśnie za 700 zł w szorcie, albo jakie suple kupię za 100 zł. I nagrywa takie szorcy, przy czym raz na miesiąc robi jakiś taki bardzo jakościowy, duży materiał, jak na przykład pojechał, nie wiem, do służb specjalnych i przechodził tę ścieżkę zdrowia, czy egzaminacyjną ścieżkę, która wiadomo, że taki materiał wymaga już jakiejś większej organizacji, ale ogólnie facet nagrywa po prostu dużo shortsów i w ogóle zrezygnował z takiego bardzo częstego nagrywania większego kontentu. Pamiętam taki wpis Wiśni, który jakiemuś takiemu gościowi, który sarkastycznie zapytał, czy ktoś was jeszcze ogląda na Twitterze, wrzucił statystyki shortsów i rozpoczęła się tam dyskusja, bo Twitter jest moim zdaniem bardzo konserwatywną grupą, jeżeli chodzi o multimedia. Co ty wrzucasz? Shortsy, prawda? Jakby to było coś gorszego. I ta grupa, która jest, powiedziałbym, bardzo zamknięta na krótkie formy i uważa, że to jest spłycanie, skracanie, że to jest niegodne, że powinno się oglądać dłuższe, nie rozumie, że to czasami jest zaoszczędzenie twojego czasu. Mówię jako o odbiorcy. Ja oglądam i lubię oglądać krótkie rzeczy, bo wiem, że ktoś w skondensowany sposób mi coś przedstawi i nie muszę tego akurat na przykład dzisiaj, kiedy nie mam czasu, oglądać w formie 20-minutowej. I ktoś powie tak, to jest patologia współczesności. No to ja odpowiem w następujący sposób. Moja 82-letnia babcia ogląda Teleekspres jako jedyny kanał informacyjny od, ja wiem, 30-40 lat. Kilka dni była odcięta od informacji. I tak, i pytam dlaczego, a ona dlatego, że ja w 15 minut dostaję to, co mogłam dostać w 30 minut. Czyli osoba, która jest zupełnie innej epoki, która wychowała się w świecie analogowym, ogląda Teleekspres, bo jest krótki i szybki. Ale w ogóle cieszysz się z powrotu Orłosia? Nie wiem, myślę, że dla niej to obojętne. Ale jeszcze tylko a propos shortsów, bo takim głównym zarzutem co do tej krótkiej formy na YouTubie była forma monetyzacji, bo ona nie jest tak atrakcyjna, może chyba, że coś się zmieniło, jak w tych drugich formach. Ta monetyzacja wyglądała troszeczkę inaczej. Wiem, że ją wprowadziliście od bodajże początku zeszłego roku, bo byliśmy na takim panelu dyskusyjnym u Ciebie, Dawid. Tak, no świeży temat, ale to myślę, że rozwojowy, jak wiele formatów. W ogóle, zobaczcie, 5 lat temu, gdybyśmy się spotkali, sobie, nie wiem, 5-7 lat temu. O czym byśmy gadali? O czym byśmy gadali? Jakby ktoś powiedział, jaka jest przyszłość digital video. No pewnie nie mówilibyśmy o krótkich formatach, nie? Gdybyśmy to wiedzieli, to pewnie dzisiaj byśmy siedzieli na złotych kanapach i byśmy byli wszyscy bogaci. A jednak stało się inaczej. I ja się zgodzę z większością tez, o których mówicie. To jest bardzo wygodny format, informatywny, też taki wprowadzający, dający możliwość pogłębienia gdzie indziej. No jak dzisiaj oglądamy często wiadomości? Po tytułach, po nagłówkach. Idziemy na Make Life Harder, sobie klepiemy i wszystko wiemy na temat wydarzeń dzisiejszego dnia. Natomiast zobaczcie, druga rzecz jest taka, że mamy shortsy, ale one są tak naprawdę uzupełnieniem całego tego krajobrazu formatowego w ramach YouTube'a i każdy ma, jest szansa na to, że dostanie to, czego by chciał, bo z jednej strony my mówimy o shortach i tak się na nich skupiamy, ale z drugiej strony jeszcze tutaj nie padł drugi trend bardzo mocny, który jest na YouTubie. Jest to trend, my to tak fachowo, skrótowo nazywa się Connected TV, CTV. Teraz okazuje się, że w takiej Polsce 12 milionów w 2022 roku oglądało YouTube'a na odbiorniku innym niż telefon, na dużym ekranie. 12 milionów. Tak. I teraz zobaczcie, jakie to są potężne liczby. Czyli z jednej strony możemy powiedzieć o wygodzie użytkowania z wysokości telefonu, bo tak naprawdę tam oglądamy. Czyli najpierw telewizja wyszła... A z drugiej strony mamy duży ekran, gdzie wrzucamy sobie mecze. Ja na telewizorze oglądam niż na telefonie na przykład. A ja jestem akurat w tym świeży, ale też już bardzo dużo. Ja teraz powiem wam jeszcze... Czyli duże formaty nie umierają. Ale powiem wam, bo ty podkreślasz fakt, że duże formaty nie umierają, czy długie formaty, tak powiedzmy. No to ostatnio jestem wkręcony w podcasty Olgi Herring, która przedstawia różne makabryczne historie z Polski. Robi to w formie 3-2-godzinowej, gdzie jest tylko audio, fantastycznie nagrane, bo jakość kapitalna. muzyka pod spodem i niezmieniający się obrazek główny. I ja tego słucham na YouTubie, tak jakieś samo jak... inne też efekty dźwiękowe, czy tylko nie. Ona czyta jako... Ona czyta, okay. Tak samo jak podcast Ciekawe. Wojenne Historie. Nic mi tam nie pyka, nic mi tam nie przeszkadza, ja sobie tego słucham. I uważam, że to jest znakomite, wiesz, poświęcam czas i nagle widzę, że jakiś odcinek podcastu Wojenne Historie ma 400 000 odsłuchań. Myślę, że gdybyśmy kliknęli w statystyki, okazywałoby się, że nie wiem, kilkadziesiąt minut to jest średnia. Tak myślę. Oczywiście oni są też w różnych formach, bo na przykład nagle się okazuje, że chłopaki historycy, robiący podcast o II wojnie światowej są na TikToku, są na shortsach, gdzie zachęcają i powiem Ci... Super, robią bardzo dużo dlatego, żeby propagować to, co chcą. Ale przede wszystkim dlaczego są dobrzy? Ja uważam, że wszystko zależy od tego, jakie to jest. Czy jest to jakościowe? To jest zupełnie inne spojrzenie na historię, co rujnuje na przykład wiedzę Bogusława Wołoszańskiego w pewnych tematach. Bo oni podważają tezy, które, nie wiem, 20-30 lat temu były tezami popularnymi i głównie ich słucham na YouTubie. Ja podcastów nie słucham na Spotify, tylko na YouTube. A to jest jeszcze siła treści, bo na przykład masz na YouTubie zeznania Miśka, czy generalnie Szaksów, Świadków Koronnych z psychofansów. I tam jest tylko syntezator mowy podłożony pod tekst, akt i to też ma kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń na przykład. Myślę, że może ponad 100 000. Słuchaj, na przykład kanały... Ja zwróciłem uwagę, że oczywiście informacja, sport i tak dalej, natomiast kanały historyczne, to jest potęga na YouTubie, niektóre są robione w sposób cudowny. Dwa, rzeczy o przestępstwach, o mafii. To się zawsze, tak jak cała kinematografia w tym temacie się świetnie ogląda. Dlatego Ty to zacząłeś łączyć teraz ze sportem i szykujesz taką poważną produkcję. Którą? O fryzjerze zapowiedziałeś. O fryzjerze, tak. No to by było super, absolutnie. To by było super, tylko że to jest... Wymaga mnóstwa... To jest rzecz, którą myślę, że sobie wrzucimy na wiosnę, jak czas pozwoli. I mamy tylko dylemat z Tomkiem, czy to wrzucać w odcinkach od razu, czy... Czyli sobie już tutaj meczyki święte sobie działają, ale wiecie co, bo jak rozmawiamy o tych treściach, to ja mam jedną... bo to jest ciekawe, tylko tak, że pewnie do tego nie wrócimy, że mamy pokolenie, które w ogóle nie zna tych historii z fryzjerem, czyli 20-latków na przykład, którzy w ogóle nie wiedzą, o czym my rozmawiamy. Tomek, ja nie wiem. O łapówkach, o dla Ciebie jest to jakaś postać historyczna. O prowokacjach właśnie z kasą w kole samochodu i tak dalej. No to są takie klimaty trochę gangstersko-mafijne, których 20-latek dzisiaj w ogóle nie ma. Ale zobaczcie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że jeśli masz dobrą historię, ale ją źle opowiesz, bo będziesz miał właśnie nie chciałem Ciebie, przeciwnie, złego producenta tych materiałów, to ta treść niekoniecznie też się obroni. To musi być wszystko, wiecie, musi się wszystko zgrać. Wszystko się musi zgadzać, bo każdy ma możliwość w dowolnym momencie włączyć Netflixa, wszystko inne i obejrzeć sobie doskonałe materiały. Wiecie co, jest ważne też? Uczciwość, bo na przykład Olga Herring, która robi te podcasty, informuje, słuchajcie, ja nie prowadzę własnego, prywatnego śledztwa, ja nie dodaję niczego, dzięki pomocy policjantów, dzięki wertowaniu gazet i różnych akt, tworzę Wam to w formie kondensacyjnej. I ja na początku to słyszę i mówię, wow, szacun. No wiesz, to jest to, co zrobił Cezary Łazarewicz w książce Żeby nie było śladów. On się opierał wyłącznie na aktach policyjnych i stworzył na podstawie tego thriller. Bo to się czyta jak thriller. To jest prawdziwa historia, którą się czyta jak thriller. Ale wiesz, zresztą później powstał film na podstawie tego. To jest kwestia talentu. Ja myślę, że widz wtedy nawet, czy słuchacz nie ma pretensji do tej osoby, ponieważ szanuje to, bo na początku to powiedziała. Jest uczciwa. Ale wiecie, co budzi mój niepokój, jeśli chodzi o content piłkarski na YouTubie? Że my już się troszeczkę pozamykaliśmy w takich bardzo profesjonalnych niszach, że tego kontentu takiego profesjonalnego jest bardzo dużo, że robimy content dla ludzi, którzy się mega interesują piłką i są bardzo w tym utopieni, a odpływają ludzie, którzy mogliby wskoczyć do tego wagoniku i zacząć się interesować piłką, prawda? Że mało jest... To mnie nurtuje, że mało jest ludzi, którzy się zaczynają na przykład interesować piłką w wieku 30 lat. Że z piłką wyrastasz i wtedy się interesujesz piłką. Oczywiście tych ludzi jest dużo, bo ja pierwszą, jak to powiedziałeś, to pomyślałem o czymś innym, mianowicie o hermetyczności środowiska twórców na YouTubie, bo to jest środowisko, umówmy się. Nie chcę Was tutaj jakoś szczególnie tak w bok strzelać, ale no, środowisko w Polsce jest mocno hermetyczne. Wy się wszyscy, mam wrażenie, trzymacie Wszyscy się znamy. Wszyscy się znacie i twarze w zasadzie regularnie rotują w różny sposób. I teraz... Ale, a może dlatego, że nie ma alternatywy? Może właśnie dlatego. Też rozmawialiśmy. I też wydaje mi się, że jest jakimś wyzwaniem całego środowiska, ale też jakąś być może motywacją dla tych, którzy Was słuchają, że fajnie spróbować i wprowadzić swoją unikalną treść. Nie wiem, tam 7. Liga Podwórkowa Świata, różne rzeczy się dzieją, ale żeby nadać trochę kolorytu temu środowisku, zaryzykować z jakimiś formatami, wejść w jakąś spontaniczność, bo kiedyś pamiętam, że ktoś zapytał mnie, to jest brutalny będzie statement z mojej strony, kiedy ktoś zapytał mnie, jaka moim zdaniem jest taka główna wada tego polskiego środowiska sportu, nie mówię tylko o piłce nożnej. No i ja tak po długim namyśle stwierdziłem trochę brak pokory. Bo żyjemy w takiej bańce, że wszystko co robimy, patrzymy się bardzo po sobie, co inni robią. Super. Dokładnie. Ja na przykład jestem fanem tego podejścia, w którym twórca wychodzi naprzeciw użytkownikom i widzom i się pyta ich o zdanie, co oni by chcieli zrobić. To nie mówię o to, żeby się podłożyć, tylko żeby nie zawsze iść utartym szlakiem i robić rzeczy, które nam się wydaje, że fajnie działamy. Zobaczcie, że ja nie wiem, czy to weryfikujecie, nie mam wiedzy, nie patrzyłem w Wasze statystyki, nie mam dostępu do Waszych danych, żeby nie było, ale czy na przykład w perspektywie 5 lat, jak zmieniła się demografia? Nie? Demografia Waszych, tego krańcowego użytkownika i czy to nie jest tak, że tkwiąc w jednym formacie, jakby zabieracie, ta ekipa, ci widzowie, którzy byli z Wami na początku, są dalej z Wami, i jest mały przerost na przykład 18, nie wiem, 16, tak, 18, 13, my 18, mamy na pewno bardzo dojrzałego widza. My też miało 20-kilkuletniego, to jest nasz najmłodszy. 18-34 to jest... 18-34. I teraz do wielu rzeczy się trzeba moim zdaniem przyznawać, tak jak tutaj Święty powiedział o wiarygodności, o takiej uczciwości, pozwolić sobie na błędy. Jakby transparentność jest takim trochę kluczem wobec tego, żeby tych młodszą generację pozyskać na YouTubie, przyznać się, że coś nie działa. Jeśli jest chociaż cień i myślę, że dzisiaj widać to po niektórych, nie wiem, twórcach, którzy sobie mniej radzą, bądź mają gorsze momenty, że jeśli przestrzelisz się z wiarygodnością w pewnych elementach, to jest ciężko. No, my robimy sobie też taki eksperyment, tak mogę to chyba nazwać i niespecjalnie to ukrywać, z tym naszym piłkarskim fleszem, żeby zrobić jeden format dla właśnie tego młodszego widza. Tylko szczerze mówiąc, do tego ostatniego odcinka to się właśnie u nas niestety nie oglądało 7 tysięcy, 8 tysięcy. Jest taki format Ostatni Gwizdek, chyba czy Piłkarski Gwizdek, nie pamiętam. Teraz Dominik Szarek z Futbolowe też robi takie rzeczy. To jest jakby inny zupełnie też case tego młodszego widza, oni wykręcają czasami gigantyczne liczby. Tam też jest właśnie flash z informacjami. 300 tysięcy, 400 tysięcy. Ma nieprawdopodobne liczby i powiemy, spróbujmy. Może wejść do tego młodszego widza, ale oglądało się to naprawdę mega słabo. Do ostatniego, nie wiem z czego to wynika, gdzieś w jakiś kołowrotek to wskoczyło. I ale gdyby już kanał założył na przykład Samuel i by robił dla takiego młodszego widza 25 tysięcy i nie wiemy z czego też to wynikało. To już by miało szansę. Ale z kolei ja na przykład śledzę też polską scenę FIFA, czyli EFC 24 teraz, jak ten tytuł się obecnie nazywa, i tam jest inny problem. Oni z kolei mają młodszych widzów i na pewnym etapie już ich tracą, bo ludzie tracą zainteresowanie grami. Bo już nie grają. Starzeją się i przechodzą właśnie na kanały typu... To samo chyba youtuberzy z Minecrafta, którzy dorastali razem ze swoimi widzami. Idą we fighty, wiesz. Musieli zmienić po prostu chyba swój content. Może Wam to jakby ten insight niespecjalnie się spodoba, ale jest pewnego rodzaju rozwiązanie pomostowe, które w świecie sportu, futbolu ma miejsce, czyli mariaże z innymi kategoriami. Jakby sport sam w sobie dzisiaj się rozchodzi na, nie wiem, na kwestie, idzie w kategorie muzyczne, kategorie filmowe, jasne, modowe i ten. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że to, czego moim zdaniem jeszcze w polskim YouTubie sportowym w tym wydaniu nie ma, co się zaczyna dziać coraz bardziej, wy jesteście tego dobrym przykładem, a meczyki mogą być, czyli to jest udział kobiet. Jakby generalnie trend światowy, globalny jest, to jest jeden kierunek. U nas to jest tak raczkujące. Ja spodziewam się, jakie są reakcje, że często ludzie patrzą w komentarze i nie zgadzają się, że oto pani będzie ich uczyła o piłce. No wiesz co, to ci zrobię... Namacalnie się o tym przekonaliśmy. Tak, Maja się o tym przekonała, jest... jak nagrała, tylko tak off-top zrobię, jak nagraliśmy odcinek chyba pierwszy, który Maja współprowadziła, taki klasyczny food truckowy, bo oczywiście Maja robi też swój format audiofile, robi piłkarskie szachy, w czym się sprawdza doskonale, ale też tam publiczność z piłkarskich szachów, która była przyzwyczajona do Konrada, Szydera, to ją tam gdzieś szpilę wbija. I weszła do tego, jak my to mówimy, do tego gniazda żmii i zmierzyła się z tymi komentarzami i tam było ciężko, nie? I oczywiście też musiała sobie to przeżyć, ale później pojechała drugi raz na współprowadzenie. W tym drugi odcinek to na przykład z Krzysztofem Weldę już był łagodniejszy, jeżeli chodzi o... Ale słuchajcie, tutaj była taka sugestia dotycząca widzów, którzy tworzą coś niezależnie od redakcji, co kiedy my zaczynaliśmy w dziennikarstwie w roku czy 2006, czy 2007, czy 2008, wydawało się abstrakcją, dlatego że wówczas dziennikarz, mając nawet świetny materiał, dojście, newsa, coś, co mogłoby poruszyć publiczność, musiał mieć antenę, musiał mieć nadawcę. I czasami było tak, że nie mógł czegoś opublikować. Krzysztof Stanowski kiedyś opowiadał taką słynną historię, jak pojawił się znający język niemiecki praktykant w przeglądzie sportowym, mieszkający wcześniej w Niemczech, zadzwonił do trenera Bayeru Leverkusen, który o dziwo odebrał, i powiedział, że chciałby porozmawiać na temat Radosława Kałużnego. I tenże trener powiedział, że Kałużny to leń. No, w ogóle wywiad był druzgocący. I on miał to na pierwszą stronę w gazecie. Opublikował ten artykuł i bardzo szybko z praktykanta został bezrobotnym praktykantem. Dzisiaj zrobiłby z tego audio, zrobiłby z tego materiał i to byłby go przez chwilę nawet mini gwiazdą w mediów społecznościowych. Co więcej, tak? Powinien to zrobić pod swoim nazwiskiem, a nie dawać innemu medium, bo inne medium sobie to wtedy zawłaszczy i niestety ono będzie cytowane. I do czego zmierzam? Że dzisiaj ktoś, kto nas ogląda, naprawdę ma znakomite narzędzia tworzenia pewnych treści. Jak zakładałem kanał na TikToku, to ludzie mnie tam kompletnie nie znali, kompletnie nie kojarzyli, ale miałem takie spotkanie z Karolem, który na tym TikToku miał powiedzmy z 500 000 obserwujących i tworzył content zabawowy. I on mi powiedział o takich trikach montażowych. Wytłumaczył mi, jak to ma być robione, że musi być co 2 sekundy jakaś zmiana, jakiś bodziec, że to nie może być nudne, że musisz być emocjonalny, że musisz mieć dobrą dykcję, że musi być bardzo dobry dźwięk. On mi pokazał taki wzorcowy amerykański short czy TikTok. Ja to zobaczyłem. To zaproszenie też chyba na początku to jest taki wytych, zostań do końca, skomentuj. Tak, i ja się w tym zakochałem. Bo ta historia, którą ta osoba opowiedziała, już nie pamiętam o czym, była pokazana w taki sposób, że popłynąłem. I nagle się okazało, że w Stanach Zjednoczonych facet, który jest jakimś bankierem, robi kanał na TikToku i pokazuje ludziom różne ciekawe rzeczy, bo się nie zamyka na ten świat. Pomyślałem sobie wtedy, wow, to jest okej. I jeżeli usiądziesz i będziesz nudno gadał przez 2 minuty, to ludzie odpłyną. Musisz stosować pewne triki, żeby tę ich uwagę utrzymać, ale... Ja podkreślam jeszcze raz, bo najczęstsze pytanie, jakie dostajemy, co zrobić, żeby być dziennikarzem, co zrobić, żeby być komentatorem, co zrobić, żeby przeprowadzać rozmowy z zawodnikami, bo ta grupa ludzi chcących występować w mediach jest bardzo duża. Macie narzędzia, macie możliwości, nie potrzebujecie redakcji, potrzebujecie tylko swój talent i telefon komórkowy i nic więcej. Wracam do tych wątpliwości, o których powiedziałem, bo mówiliśmy o tym, że jest coraz mniej takich widzów, którzy chcą się zainteresować piłką, dlatego że próg wejścia jest bardzo wysoki, to o czym Ty, Dawid, powiedziałeś, bo jak na przykład, nie wiem, pojawił się na Netflixie serial o Formule 1, to nagle zaczęło się mnóstwo osób interesować się Formułą 1, dlatego że wystarczy poznać kilka teamów, kilkunastu kierowców i możesz oglądać i się tym pasjonować i się tym interesować. Żeby wejść w piłkę, no to są cały czas przeszkody, bo ktoś się zaczyna interesować, ale dlaczego, o co chodzi, że oni grają Ligę Hiszpańską, a tamci włoską? A o co chodzi, że jest Liga Europy i Liga Konferencji? A czym jest Liga Mistrzów? A dlaczego teraz gra reprezentacja? Czemu Polska nie gra co tydzień? Wiesz, jest mnóstwo takich pytań dla ludzi, którzy się chcą zacząć interesować piłką i nie wiadomo, jak im na nie odpowiedzieć, bo się czujesz, jakbyś był w podstawówce i musiał gadać, ale my takich widzów w ogóle nie przyciągamy. Kiedyś zrobiłem taki eksperyment podczas El Clasico. Jako komentator, nie uzgadniałem tego z redakcją i z naczelnym, poprosiłem, żeby ludzie pod hashtagiem La Zabawa wrzucali zdjęcie, w jakich okolicznościach oglądają mecz. I to było takie zatrzęsienie zdjęć. Facet robił kotleta, pracował w restauracji, nawet podałem to dalej, a w tle miał El Clasico i nas słuchał. Nagle okazało się, że ci wszyscy ludzie mają gigantyczną satysfakcję, że mogą wrzucić zdjęcie ze swojego pokoju, zdjęcie z rodzicami, pies przebrany w koszulkę Barcelony czy Realu Madryt oglądający razem mecz. I pomyślałem sobie, cholera, jakie to dla tej społeczności jest ważne. Ale to jeszcze... Triggerowałeś tę społeczność, to jest też fajne. To jest duży trend w ogóle user-generated content, nie? W ogóle powoływanie się na to, żeby użytkownik coś wnosił w tą społeczność. Powiem więcej, wpadłeś na ten pomysł, genialny, to pewnie zadziałało, wszyscy byli zadowoleni. Ale nawet w dużych biznesach, w ogromnych biznesach, Zara na przykład, wiem, że trochę idziemy w bok, jakbyście zobaczyli niektóre z proponowanych produktów na stronie Zary, to one wyglądają tak, jakby to robił użytkownik z windy, selfie sobie strzelał. Okay. Czyli chcę być blisko Ciebie, pokaż mi, jak to jest, jakby, nie wiem, marka blisko Ciebie. I myślę, że to jest też klucz, żeby angażować społeczność w ten sposób, w takich najbardziej ich naturalnych sytuacjach. Ale rzecz ciekawą, którą powiedziałeś, jakiś czas temu wpadły mi w ręce badania, w których, o dziwo, była też Polska włączona. I badania na temat preferencji klubów piłkarskich. I tam były Niemcy, Stanów nie było, była Wielka Brytania, Anglia, Niemcy, Francja, Polska, Indie i jakiś jeszcze inny kraj. I ciekawa rzecz jest taka, było zapytanie, twój ulubiony klub piłkarski, zapytali kibiców tam w wieku 60, chyba 54, jest z twojego kraju, czy może z jakiegoś innego. I ciekawe, jak wielka różne wyniki były co do Polski versus te topowe ligi. Że u nas tam prawie 50% wskazywało jako swój ulubiony klub, nie polski klub. I to też jest, myślę, duży potencjał, bo wspominaliśmy o tych ligach, o kanałach, które są sprofilowane tak, pod ligi. I nie, bo na przykład, kiedy my na przykład mówimy o ligach zagranicznych, ludzie nie chcą tego oglądać. A być może robi... Kanal Plus wyniki oglądalności zdecydowanie najwyższe ma Ekstraklasa. Ludzie nie chcą tego, ludzie chcą nas słuchać o polskiej piłce. Albo polskich piłkarzach występujących za granicą. Generalnie, ludzie uważają, takie mam wrażenie, być może z tego to wynika, że my jesteśmy ekspertami, po prostu reprezentacja Polski, Ekstraklasa, transfery i tak was diagnozują. Ale zobacz, natomiast nawet kanał sportowy, no to już też nie jest jakąś tajemnicą, że... Ale to jest podobny case, tak, jak wy, w sensie, że to jest podobna publika. Ale mając tam, powiedzmy, polskich ekspertów od lig zagranicznych, te programy o ligach zagranicznych mimo wszystko nie są... nie jest tajemnicą, że kanał sportowy rezygnuje z tych magazynów o ligach zagranicznych. Tomek poruszył bardzo ważny aspekt dotyczący lig zagranicznych. Skoro zacząłeś od tego, żeby powiedzieć, co by było, gdybyśmy się spotkali x lat temu, co się wydarzyło w ostatnich latach, to musimy poruszyć jeden temat. Fenomenu Krzysztofa Piątka, który Tomkowi wykręcił oglądalność, jak pojechałeś pierwszy do niego do Genui. Futrakowi, który wam zrobił jedną z najwyższych... Wy już do Milanu. Tak, my byliśmy w Mediolanie, ale Krzysztof Piątek był w Futraku, też chyba rekordował liczbę razy. Krzysztof Piątek wchodzący na kilkanaście minut w debiucie ligowym. To była kompletna korba na punkcie Krzysztofa Piątka. Słuchajcie, Piątek wykręcił wyższą oglądalność wchodząc na kilkanaście minut w meczu ligowym z Napoli. Wcześniej zagrał w Pucharze, niż El Clasico z Messim i Cristiano. I każdy kolejny mecz Milanu miał niesamowitą oglądalność. Ja w ogóle uważam, że to jest materiał na jakąś świetną analizę, na jakiś świetny film. To było nowe, to było świeże, to było niespodziewane. Piątek miał wszystko. Pamiętacie, jak... Strzelał gole. Pamiętacie, jak spotkaliśmy się na Placu Grzybowskim, robiliście materiał o tym, czy Piątek przykryje Lewandowskiego i pojawiły się dzieciaki. I dzieciaki, które... Mało tego, miał jeszcze swój symbol. Miał jeszcze swój symbol. Kiedy my się pojawiliśmy w Genui i zobaczyli Piątka przy tym głównym placu, no to nie było osoby, która by nie przeszła i tego nie zrobiła. Miał swoją przyśpiewkę, był postacią popkultury przez krótki okres, był jak meteor. Natomiast ja uważam, że w tym czasie my już później nie doświadczyliśmy takiego piłkarza. To był mechanizm małej szumani de facto w wydaniu piłkarskim, prawda? No bo my pamiętam, z Polkosiem wtedy byliśmy nawet na nartach i wiesz, i gdzieś tam między jednym kolacją a piwkiem sobie odpalaliśmy na telefonie, bo musieliśmy zobaczyć Piątka, to był jakiś mecz kompletnie nieistotny serial. Wiesz co, ja patrzyłem później na taki świat celebrycki, Kuba Wojewódzki w koszulce Krzysztofa Piątka. Tak. Ludzie, którzy, na przykład pamiętam, że Sokół, raper, który spotkał mnie i Filipa Kapicę, mówił, że oglądał Piątka w Eleven Sports. Ktoś, kto się nie interesuje piłką nożną i ja tego bardzo żałuję. Bo ja uważam, że my jesteśmy pod to podłączeni, że my od tego zależymy, że nie ma do jasnej cholery kogoś takiego. A to by ssało strasznie. Dokładnie. No tak, to by ssało strasznie. Takich postaci na pewno nie będzie. I to jest fenomen właśnie zawodnika ofensywnego w lidze zagranicznej, bo bramkarz czy obrońca. Natomiast miałem jeszcze dopowiedzieć, że tak jak na przykład u nas na YouTubie, nie to, że niechętnie, ale jest to mniejsza publika o jakby zagranicznej piłce, to na portalu na przykład to gniazga. Real, Barcelona, Premier League wykręcają kosmiczne liczby. Ekstraklasa tylko wiadome kluby, te stopu. Reszta to. Ale mam wrażenie, że Dawid jeszcze jednego wątku nie dokończyłeś, kiedy mówiłeś o mariażu z innymi dyscyplinami, czy powiedzmy dziedzinami, bo to chyba trzeba rozszerzyć, że to jest jakby szansa dla piłki, tak? Pod kątem... Ale wy to robiliście poniekąd. Tak, tak, no food truck robił na pewno, tak. USB mafii. Tych mariaży jest pełno, bo to przykładów można by mnożyć i to zarówno na poziomie, nazwijmy to, podmiotów, nie wiem, takich mediowych, jak i samych piłkarskich. No nie wiem, wszyscy oglądamy mecze Barcelony, zakładam. Pewnie widzieliście ostatnio, nie wiem, na bandach Spotify'a PZ-a, nie? Tak. Wcześniej Mata czy inne postacie. To jest klucz, ale klucz za tym stojącym jest bardzo dość oczywisty, to jest pozyskiwanie nowych użytkowników i zarówno przez tych partnerów typu Spotify, ale jak i takie szukanie zwolenników danego klubu, nie? Żeby ich powiązać. I to czy kwestie mody chociażby, no zobaczcie jak dzisiaj wyglądają kolekcje koszulek. To jest wyścig tak naprawdę na to, która ma Caletea, czy Wenecja, czy inne podmioty. Przecież to jest wręcz dzieło sztuki. Czy kwestie jakby produkcji nawet filmowych i takich łapania filmów biograficznych, to też jest takie, widzi co się dzieje na Netflixach, czy na innych. Jakby trzeba pozyskiwać nowych użytkowników i nie tylko z piłki. I nie tylko z tej generacji, która jest jakby dokładnie, ale właśnie z tym mam wrażenie, że piłka ma największy problem. Ja wam powiem, jest taki kanał na YouTubie Hiszpanów, Buyer, którzy są fanami Barcelony, dwóch braci. I to jest nieprawdopodobne, jak oni wkręcili w to ojca, który stał się postacią medialną. I jak mówisz o jakimś mariażu, powiedzmy z kinematografią, no bo w sumie Netflix wyprodukował film dokumentalny o transferze Luisa Figo, który dzisiaj wciąż grzeje, bo jak zrobisz materiał o Luisie Figo, chociaż wszyscy już wszystko o tym powiedzieli, to ludzie chcą tego oglądać. I oni zrobili banalny materiał. Ojciec z synem oglądają serial i ojciec przeklina. Ojciec komentuje. Komentarii de facto. Ale emocje, nie? Luisa Figo, ale na przykład mówi na początku, Figo był bogiem w Barcelonie, miał opaskę kapitańską, był legendą. Nagle, co on boli, ale kłamca. Pamiętasz, jak przekręcił Parmę i Juventus? Słuchaj, to ma z 800 tysięcy wyświetleń. I jeszcze jedna rzecz, jak ty mówisz o pokorze. Ci dwaj oglądają razem z ojcem mecze typu Roma-Barcelona, gdzie przeklinają, gdzie wychodzą na głupków. Barcelona-Liverpool. Tych klęsk Barsy z Bayernem, z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów było sporo, ale to wrzucają, śmieją się z siebie, mundują tak, żeby byli bardziej skompromitowani. I podcast Wojenne Historie. Ludzie zaczęli irytować się na to, że w każdym podcaście pada określenie wojna to system. I teraz twórcy zrobili z tego coś w rodzaju powtarzającego się szlagwortu, czyli już się nie irytują na to, że ktoś się o to czepia, tylko mówią, a na koniec pamiętajcie, wojna to system. I to jest super, że ktoś, kto nie miałby dystansu, powiedział, ja wam tyle treści daję, a wy, pierwszy komentarz zawsze, pamiętajcie, wojna to system, prawda? I okiełznali to. I to jest moim zdaniem super. Super. Słuchajcie, to w zasadzie czas nam się kończy. Ja tylko powiem, że trwają obchody 5-lecia food trucka, 5. urodziny food trucka. I 10-lecia tu Angry. Ale tu wciąż woda. Wciąż woda, dlatego że jesteśmy profesjonalni, ale zapraszamy zaraz na obiad wspólny, jeśli macie taką ochotę. No bo dużo się dzieje na food trucku, ale też na audiochwilach, bo Maja Strzelczyk przepytała i Kubę Polkowskiego, i Łukasza Wiśniowskiego w osobnych w ogóle konfiguracjach i w zupełnie innych, więc warto też odwiedzić kanał Mai, bo Maja jest częścią rodziny food trucka. Wprawdzie dołączyła niedawno, ale absolutnie jest częścią immanentną. Ja mam pytanie na koniec, bo zrobiliście kiedyś właśnie taki mariaż, kiedy Tymoteusz Puchacz rapował, prawda? I zapierdalał jak Kantę. To ma świetną oglądalność. Ile? Na kanale SBM-u ma ponad 1 milion na pewno. Tak, ponad 1 milion wykręcił na pewno teledysk do tej piosenki, który my oczywiście zrobiliśmy takimi chałupniczymi. On miał później jakieś reperkusje, konsekwencje. Bo na przykład kiedy grał jeszcze w Lechu Poznań i przyjechał na mecz z Rakowem Częstochowa, to specjalnie w szatni Krakowa puścili ten kawałek, żeby tylko go delikatnie wkurzyć. powiedzmy, że przyjęto to ciepło. Znaczy, to jest, tak. To jest świetny przykład właśnie tego mariażu trafionego, bo wypłynęło to do popkultury. Tak, no jednak absolutnie. Jest to gdzieś zapamiętane. No zresztą o tym więcej właśnie powiemy w takich naszych wspominkach, które też z Polkosiem przygotowujemy, bo takie subiektywne podsumowanie tych 5 lat sobie przygotujemy, więc chyba wiem, że Kuba ten wątek też się pojawi, w swoich pytaniach to ten wątek miał. Ale na przykład Bartek Kapustka też był tego typu przykładem, bo OSTR to nawet była to było nawet takie edukacyjne, no bo Bartek Kapustka napisał swój tekst, znaczy my wspólnie napisaliśmy, OSTR zjechał ten tekst, powiedział, że trzeba to napisać od nowa. I następnego dnia dzwonił do Bartka Kapustki TVN, dzień dobry TVN, z zaproszeniem do programu o nim jako raperze. W ogóle dla Bartka to było absurdalne mówić, ale była taka tak, więc takie rzeczy się pojawiają, natomiast no, myślę, że Tymoteusz Puchacz jest do dziś wdzięczny food truckowi, jakbyście go zapytali, że zostały mu otwarte bramy do raju, czyli do środowiska, o którym marzył, czyli środowiska z którym teraz mocno się ale mam nadzieję, że nie tylko z tym wam się food truck kojarzy, bo trochę tego kontentu żeśmy naprodukowali przez ostatnie 5 lat. No i informacja najważniejsza jest taka, że póki co nie mamy zamiaru. Żyjemy. Tomasz Włodarczyk. Dziękuję. Meczyki. Powinien mówić meczyki czy meczyki.pl? Meczyki. Meczyki. Dawid Prokopowicz, człowiek z YouTube'a, który jak widzieliście wie wszystko, a w zasadzie człowiek z Google'a, ale o YouTubie wie wszystko. Mogę tak powiedzieć? Żeby już nie mówić tego twojego bardzo... Słuchaj, ja mówiłem o pokorze, więc wiem trochę. Google, YouTube, trochę. Coś tam wie Mateusz Święcicki, Eleven Sports, no i tu Angry Man, skoro żeśmy wywołali ten wątek. Dajcie suba też. Tam. No właśnie, no i jak taki wykład było algorytmie, no to trzeba tam nakarmić. Kto nie dawał suba, niech zobaczy, bo to się stanie z przyciskiem subskrybuj, jak właśnie kliknie w niego teraz. No dokładnie, a my to co już? Na zasadzie się nie żegnamy. Kuba Polkowski, Łukasz Wiśniowski, no bo się niedługo będziemy widzieć w różnych konfiguracjach. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.